Dzisiaj jesteśmy w restauracji Sami Swoi w Andrychowie na spotkaniu po latach graczy oraz działaczy Beskidu Andrychów. Z nami jest pan Mariusz Sordyl, witam. Witam serdecznie. Pan Mariusz Sordyl, który był trenerem reprezentacji Rumunii, Kataru, występował w reprezentacji Polski, Francji. Na pewno zapomniałem jeszcze o wielu rzeczach, ponieważ pan Mariusz Sordyl ma bardzo bogatą, w cudzysłowie, przeszłość siatkarską. Panie Mariuszu, jak się zmieniła siatkówka w Andrychowie na przestrzeni tych lat? Jak pan myśli? Wow, może zacznę od samego spotkania, które tutaj, na którym się dzisiaj znaleźliśmy. No, świetna inicjatywa. Andrychów to kawał historii, jeżeli chodzi o siatkówkę. Zresztą dzisiaj możemy wszyscy tutaj dostrzec mnóstwo twarzy. Trochę smuci mnie fakt, że nasze pokolenie 69-70 jest najmłodszym pokoleniem, które pojawiło się na tym spotkaniu, ale to dlatego, że realia w sporcie andrychowskim się zmieniły i później było coraz trudniej, coraz ciężej. Fajnie, że dzisiaj sport siatkówka w Andrychowie się odbudowuje dzięki grupie ludzi, którzy chcą wspierać siatkówkę. To jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa i zresztą ostatni sezon pokazał, że ponownie można zapełnić malutką, ale z klimatem halę przy ulicy 1 Maja. Jak za dawnych lat. Jak za dawnych lat, czyli zapotrzebowanie na siatkówkę w Andrychowie jest. To jest super. Natomiast no jak się zmienia, no kiedyś Andrychów to regularnie były występy w pierwszej lidze. Regularnie jakieś sukcesy, mniejsze, większe. Regularnie pełna hala, więc no było troszeczkę inaczej. Były to również inne realia. Dzisiaj to, o czym wspomniałem. Mam nadzieję, że powoli, małymi kroczkami siatkówka w Andrychowie będzie się odradzać i zawita tutaj no, ta pierwszoligowa na początek siatkówka, a później, kto wie, może wraz z nową halą taka na wyższym poziomie. Ekstraklasa. Dokładnie tak. A panie Mariuszu, za kuluarowo mówi się, że może pan zostać trenerem kadry narodowej. No nie, tu już tutaj się pojawiają w mediach mnóstwo nazwisk i zachowajmy umiar i dystans co do spekulacji. Natomiast jeżeli już mówimy o wyborze selekcjonera reprezentacji, to na pewno jest to trudny wybór i działacze Polskiego Związku będą potrzebowali sporo czasu na to, aby takiego dobrego wyboru dokonać. Ja widzę możliwość obsadzenia tego stanowiska jednym, maksymalnie dwoma polskimi nazwiskami, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, dajmy czas działaczom z Polskiego Związku, aby bardzo dobrze to przemyśleli, ponieważ jest to trudna decyzja, ale po deklaracji prezesa polskiego, po stwierdzeniu, że widziałby na tym stanowisku Polaka, jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, są takie nazwiska, jedno, góra dwa, które przy dobrym wsparciu innych osób mogłyby sobie z tym tematem poradzić i to mogłaby być ciekawa współpraca na najbliższe lata, jeżeli mówimy o reprezentacji. A czy moja rola gdzieś tam się przewinie? Bardzo możliwe. Zobaczymy. Pani Mariuszu, jeszcze jedno pytanie, takie bardzo lokalne. Czy faktycznie uważa pan, że MKS Andrychów powinien wrócić do tej starej nazwy Beskidu Andrychów? To jest bardzo skomplikowane. To wszystko zależy od tych, którzy reaktywowali klub, którzy, no co tu dużo mówić, finansują klub. To jest niezwykle istotne. Jeżeli patrząc na historię Andrychowa, jest to no coś bardzo, bardzo ważnego dla społeczności, dla mieszkańców, dla kibiców. Jeżeli osoby, które dokładają swoją cegiełkę, nie miałyby nic przeciwko temu, jak najbardziej tak, ale tutaj to nie kibice, nie, nie,
politycy zadecydują, tylko właśnie ci, którzy dzięki komu siatkówka w Andrychowie może funkcjonować dzisiaj na poziomie drugoligowym, mam nadzieję, że za rok na poziomie pierwszoligowym. Oczywiście Beskid Andrychów to jest marka, która jest znana w siatkarskim świecie, nie tylko tutaj w regionie, ale również w całej Polsce i wszyscy z sentymentem wspominają tę nazwę i każdy chętnie zobaczyłby nazwę Beskid Andrychów w tabeli pierwszoligowej czy w tabeli ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Mariusz Sordyl, być może już niedługo trener kadry narodowej. Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Dziękuję, aż tak daleko bym się nie zapędzał dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jak państwo wiedzą, za 2 lata klub będzie obchodził 100. rocznicę istnienia. W związku z tym, między innymi jest to spotkanie podyktowane tym, że ludzie, którzy mają jakieś pamiątki, wycinki z gazet, ewentualnie zdjęcia, prosiłbym o przyniesienie tych zdjęć, bo chcemy zrobić na 100. rocznicę istnienia klubu jakąś kronikę. Panowie, ja sobie przygotowałem troszkę takiej historii klubu sportowego Beskid i historii związanej z Andrychowem. Proszę uprzejmie o wysłuchanie krótkiego mojego wystąpienia. Pragnę przypomnieć, że tam postawiłem symbolicznie parę pucharków i proporców. Jest tam jeden pucharek bardzo ciekawy. To jest ten z taką pokryweczką i to jest puchar sportowca zdobyty w 71 lub 3 roku. Tam jest napisane nawet. I to jest, proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili puchary, jakie są fundowane, to są kolosalnych rozmiarów. To był na miarę tych czasów lat 70. puchar polski. Szanowni panowie, jest rok 1919. Właśnie zakończyła się I wojna światowa. Nie ma zaborców, mamy wolność, nie ma nad nami obcej władzy. Możemy się rządzić i żyć swobodnie. Andrychów liczy 4,5 tysiąca mieszkańców. Jest zaniedbane, bo władze austriackie nieszczególnie dbały o swoich podwładnych. Jest ogólny kryzys, nie ma niczego. Trzeba zaczynać życie mieszkańców od początku. W mieście jest jedna fabryka i to w budowie od 1906 roku. Nazywa się pierwsza galicyjska Tkalnia Mechaniczna braci Czeczowiczków. W 1908 roku pracowało w niej 500 osób, ale to za mało, by dać pracę wszystkim potrzebującym z miasta i rozsianych wiosek. Panuje zatem bezrobocie. Wiadomo, czym jest brak pracy. Nie ma na opał, elektryczność, a przede wszystkim na żywność. Nie ma pieniędzy i właśnie staje się coś jakby cud gospodarczy. Rozwija się handel i usługi. W dużej mierze dzięki korzystnym kredytom. Poprawiono drogi, mosty, zbudowano nową sieć telefoniczną. Po kilku latach Andrychów mógł pochwalić się, że ma 2 lekarzy, 2 adwokatów, 24 szewców, a ponadto krawców, fryzjerów. Jest nawet 1 mierniczy przysięgły i 2 taksówkarzy. W takich okolicznościach powstaje sportowa organizacja społeczna KS Beskid. Na działalność sportową jest po latach niewoli olbrzymie tarcie, a władze miasta dają wolną drogę. Klub zaczyna rosnąć w siłę. Powstają pierwsze sekcje z piłką nożną na czele. Są ubogie, nie ma sprzętu sportowego, nawet tego podstawowego, piłki do gry, buty, ubiory. Ale jest entuzjazm i każdy rok jest lepszy. Pierwsze boisko piłkarskie jest na Targowicy, gdzie dzisiaj hala Beskidu. Na nowe inwestycje trzeba czekać do lat 30. Wtedy powstaje stadion i basen kąpielowy, którego zazdroszczą wszyscy w okolicy. Tutaj odbędą się pierwsze duże imprezy pływackie o charakterze ogólnopolskim. Mecz Polska-Węgry i Mistrzostwa Polskie w pływaniu.
Stałą bolączką klubu był brak środków finansowych. Działacze organizowali festyny, zabawy i doroczne bale, które pomagały przetrwać. Bogaci mieszczanie dokładali z własnej kasy. Byli to pierwsi mecenasi sportu. Burmistrz Adam Wieczny, jego brat Tadeusz, Franciszek Fryś, dyrektor Czeczowiczki Fryderyk Sobel i wielu innych. Pierwszymi prezesami klubu byli ambitni działacze bracia Apolinary i Adam Wieczni oraz Jan Stworzewicz. Towarzyszył im Herman Unger i Jan Nawrot. Kolejni pasjonaci sportu to po II wojnie światowej Bolesław Marszyński, 5 lat prezesury, Ludwik Proszyna, całe życie z Beskidem i dr Jan Smolarek, pierwszy lekarz klubowy społeczny. Okres powstania i początki działalności klubu są ściśle związane z ludźmi i instytucjami wspomagającymi materialnie młody andrychowski sport. Chcę poświęcić im chwilę wspomnień, jako że często są pomijani i niedoceniani. O pierwszych działaczach mówiłem. Kolej na ofiarodawców, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli sponsorów. Wspomniałem już o tkalni mechanicznej. Ten zakład był najpotężniejszy. Szybko się rozwijał. Praca była ciężka, a wymagała robotników wynagrodzenia niskie i sytuację dopiero uratował nowy dyrektor fabryki Fryderyk Sobel, który społecznie związał się z władzami miasta i organizacjami społecznymi. W czasie II wojny zakład pracował, ale w 1945 roku ustępujący Niemcy fabrykę podpalili. Zniszczenia były ogromne. Odbudowano je stopniowo aż do powstania zakładu przemysłu bawełnianego w Andrychowie. Na koniec 1949 roku zatrudniano w AZPB 3300 pracowników. Zmienił się nadzór. Nową dyrekcję szczęśliwie stanowili ludzie sprzyjający sportowi. Stąd z ich udziałem nowe inwestycje sportowe i dotacje zakładu na rzecz rozwoju sekcji sportowych. AZPB wzięły na siebie praktycznie cały ciężar utrzymania klubu, który miał od tej pory zapewniony byt. Kolejni dyrektorzy zakładu byli prezesami Beskidu: Ludwik Kołmaszek, Aleksander Kiniarz, Mieczysław Gajek, Stanisław Parek, Janusz Kun, Stanisław Nastał. Z AZPB wywodzili się również funkcyjni działacze zarządu klubu. Kolejny sponsor klubu to wytwórnia silników wysokoprężnych. Powstała z fabryki metalowej, a jeszcze wcześniej z farbiarni tkanin z roku ubiegłego jeszcze wieku. W czasie okupacji Niemcy dobudowali kilka hal produkcyjnych i uruchomili produkcję części do wyrobów zbrojeniowych. Wyposażenie nie zdołali zabrać, co zrobili później Rosjanie. Park maszynowy uzupełniano obrabiarkami ściągniętymi z zachodu i od 1948 roku rozpoczęto produkcję silników spalinowych. Pierwszoplanową postacią był tu inżynier Roman Karatnicki. Również ten zakład świadczył na rzecz Beskidu między innymi usługami transportowymi i składkami załogi. Trzeci ofiarodawca to andrychowska fabryka maszyn, zlokalizowana przy ulicy Krakowskiej, dzisiaj sklep meblowy Żaczek. Pierwotnie była to garbarnia przekształcona w czasie okupacji na produkcję dla wojska. Po zakończeniu działań wojennych Ludwik Cykling stworzył tu fabrykę obrabiarek. Po latach produkcja tych zakładów osiągnęła poziom światowy. Fabryka w miarę swoich środków jako najmniejszy zakład miasta również wspierała klub. A co w Beskidzie? Jego najlepsze czasy to lata 50. i następne XX wieku. Łatwiej o sprzęt, prym wiedzie piłka nożna. Coraz lepiej prezentują się gry zespołowe, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. Brakuje hali sportowej, to też gra się latem i częściowo na sali szkolnej, niewymiarowej. Pojawiają się talenty sportowe: Urszula Figwer, siatkarka i klasowa oszczepniczka, Tadeusz Szlagor, siatkarz, reprezentant Polski, trener kadry, bokser
Bronisław Socha, narciarzy, Poloński, Kopyto, Ściga, Święgała, wszyscy startowali w Mistrzostwach Polski wielokrotnie w Zakopanem. W sekcji piłki nożnej chcemy coraz lepszych wyników. W tym celu otwieramy listę transferową. Pojęcie listy transferowej wtedy nie istniało, natomiast odbywało się transfery w ten sposób, że prezes mówił do kierownika sekcji: weź jeszcze tam jednego i jedźcie na Śląsk, ściągajcie tu zawodników, damy im mieszkanie i robotę. W ten sposób przybyli do Andrychowa trzej bracia Krobotkowie: Szczepan Muszala, Bruno Burek, Tadeusz Gabor i jeszcze kilku innych. Powstaje bardzo silny trzecioligowy zespół, który dwukrotnie walczy o drugą ligę, ulegając tylko Górnikowi Zabrze i Warcie Poznań. Potem sekcja przechodzi wzloty i potknięcia, ale nigdy się nie poddała. Inne sekcje, Szczypiorniak, Narciarska, Tenis Stolowy, nie wytrzymały próby czasu. Przerwała również działalność w latach 80. koszykówka. Prawie do końca działalności klubu dotrwał brycz sportowy i szachy z utalentowanymi juniorami mistrzami Polski Arkadiuszem Jakubcem, Arturem Jakubcem, Czesławem Spisakiem i Rafałem Antoniewskim. Osobny rozdział w historii Beskidu stanowiły siatkarki i siatkarze. Dziewczyny nie tak usytuowane jak mężczyźni, ale ze stażem startów od lat 50. osiągały wyniki, które sprawiły, że przejął je robiący szybką karierę sportową klub Dick Blue. Mężczyźni Chluba Andrychowa od początku lat 50. ubiegłego wieku ściągali na swoje treningi i mecze bardzo liczną widownię. Prezentowali silny skład ofensywny i dobrze grający w polu. Wymienić należy tu braci Szczepańskich, Zdzisława Prusa, Mariana Kublina, Stanisława Bardzałę, Eugeniusza Walusiaka, Józefa Komenderę, Kazimierza Ungehojera, Józefa Zarębę, Andrzeja Budnickiego, Józefa Kainkę, Józefa Harzyckiego, Antoniego Polaka. Ci sami zawodnicy występowali również w drużynie koszykówki. Nie było rozgraniczenia tych dwóch dyscyplin. Następne pokolenie siatkarzy to zespół pod wodzą trenera Edwarda Walusiaka. Najpierw walczyli o drugą ligę w 1964 i w 1971 osiągnęli pierwszą ligę państwową. Pierwszoplanową postacią był tu Jan Zaręba, a trzon zespołu stanowili Gądko, Guzdek, Matyjaszek, Tomiczek, Gieruszczak, Komendera, Prus. Drużynę pierwszoligową uzupełniali Kazimierz Jasiński, Mirosław Skotnicki, Władysław Kustra, Bogusław Żalownik, Ireneusz Górski, Maciej Fałowski, Zbigniew Woźny, Jerzy Zoń, Mariusz Sordyl, Władysław Choiński, później bracia Rubikowie i bracia Legieniowie. Drużyna była praktycznie nie do pokonania na własnej hali. U przeciwników było trudniej. Zdobyliśmy 2 razy Puchar Polski, a najlepsze miejsce w lidze było w 1983 roku. Było to miejsce 4. Beskid grał w pierwszej lidze przez 13 sezonów. Skromna hala nie mogła pomieścić wszystkich kibiców, którzy stali niemal na liniach boiska. Zespół brał również udział w wielu turniejach w kraju i za granicą. Irak, Holandia, Rosja, ZSRR, Jugosławia, Norwegia. W grupie pracowali bardzo dobrzy trenerzy. Ci najbardziej znani to pracujący z piłkarzami Alojzy Sitko i Mieczysław Matias. Wielu było związanych z piłką siatkową: Edward Walusiak, Jan Tomiczek, Wiktor Kobędza, Wiktor Krewok, Andrzej Tomiczek, Bogdan Breczko, Krzysztof Kubin, Józef Czop. I byłby Beskid dalej istniał i święcił sukcesy i jubileusze, ale nastał rok 1990 i wszystko zaczęło iść nie w tą stronę, w którą się spodziewano. Zaczął się spadek produkcji w fabrykach miasta. Oszczędności zmusiły dyrekcję do zaprzestania finansowania sportu. Skromne dotacje władz miasta to za mało, żeby utrzymać stypendia dla zawodników, zapewnić ciągłość rozgrywek, zakupić sprzęt i tym podobne. Pomimo uruchomienia działalności gospodarczej,
pozyskaniu nowych sponsorów, przekazania obiektów sportowych miastu nie daliśmy rady. Na początku lat 2000 Beskid zaprzestał działalności. Wysiłki kuratora i działaczy nie przyniosły efektów. Gdyby KS Beskid działał do dnia dzisiejszego i jeszcze 2 lata, obchodziłby 100-lecie swego istnienia. Chcę jednak skończyć swoją wypowiedź, moje wystąpienie akcentem optymistycznym. Andrychowski sport przeszedł liczne zawirowania. Jest dzisiaj inny niż kilkadziesiąt lat temu, ale ten mechanizm działa z dobrymi wynikami. Bo proszę Państwa, sport nie zginie, jest wieczny, a tylko ludzie się zmieniają. Dziękuję. Dzięki 4 działaczom, a byli to Zbigniew Marek, Krzysztof Kubień, Grzegorz Jacek oraz Ireneusz Górski, reaktywowali siatkówkę w Andrychowie. Różne losy były tej siatkówki andrychowskiej, ale można się pochwalić też osiągnięciami. Drużyna męska była na zapleczu pierwszej ligi, były to lata 2002. Dziewczyny awansowały do pierwszej ligi ze względów finansowych, nie brały udziału w tych rozgrywkach. Były też również sukcesy młodzieży, które awansowały, zespoły te awansowały do finałów Mistrzostw Polski, zajmując 4. i 6. miejsca. Jakby nie patrzeć na to, dzięki firmie CMC oraz normalnie dobremu spojrzeniu normalnie Urzędu Miasta na sport, klub MKS Andrychów istnieje już 23 lata. Za 2 lata będzie obchodził okrągły jubileusz 25-lecia istnienia klubu. Jest to zasługa działaczy, a szczególnie prezesa tego klubu, który od 23 lat piastuje to stanowisko. Jest to kolega Zbigniew Marek. Czy ktoś z Państwa jeszcze by chciał zabrać głos? Poprosiłbym może Krzysztofa Kubienia, który ma doświadczenia związane z Dick Blackiem. Krótką historię o Dick Blacku by opowiedział jako trener. Przypomnę, że Dick Black powstał na podwalinach klubu sportowego Beskid Andrychów. Dobry wieczór. Krótko o historii klubu. Najważniejszą historią jest to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Ta historia wzięła się z prozaicznej rzeczy. Byliśmy z kolegą Jurkiem Bizoniem na kolejnym meczu drugiej ligi i przechodząc z holem zobaczyliśmy table, które zostały zrobione przez plastyków z Andrychowa 40 lat temu. Tak szybko ten czas minął, rozmawiamy z Jurkiem i mówimy sobie też, no trzeba by było zrobić taką inicjatywę, żeby się z tymi wszystkimi ludźmi, siatkarzami, działaczami, kolegami, przyjaciółmi spotkać. Jurek wykazał się niezwykłą inicjatywą. Właściwie to jego działalność no wzmacniana też moją jakby inicjatywą i tym, że znalazły ta inicjatywa dobry grunt, czyli no moich przyjaciół Andrzeja, Jasia, no wszystkich, którzy są Zbyszka Marka, którzy podjęli tą inicjatywę i pomogli nam się spotkać. Ja pracowałem, znaczy związany jestem z klubem no od dziecka właściwie, bo z Andrzejem się znam chyba najdłużej w ogóle. To jest mój najstarszy kolega, którym się znam od przedszkola. Z Wilkiem też. No i spotykamy się znowu w kolejny raz, już troszkę starsi. Działaliśmy razem, graliśmy razem, przeżywaliśmy różnego rodzaju przygody. Ja się najbardziej cieszyłem z tego, że zostałem kilka razy zabrany na obóz z pierwszym zespołem. Do dziś pamiętam te wspaniałe historie, to, że mogłem siedzieć z otwartą buzią, słuchać tego, co mówią moi starsi koledzy, jakie mają poczucie humoru. Być może to mi zostało na stare lata. I to był jeden z największych moich sukcesów, że mogłem z tymi ludźmi przebywać. Później no, kariera sportowa się mi zakończyła dość szybko, ponieważ nie miałem 2,02, tylko 1,82 m. Skończyłem studia,
I oczywiście moją pierwszą pracą był Beskid Andrychowicz, z tym klubem jestem najwięcej związany. Też fajna historia z Deep Blackiem. Zacząłem od dziewcząt w czwartej klasie i postanowiłem sobie, że do matury muszą mi wejść do drugiej ligi. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Później dzięki pomocy sponsorom, państwu Łysoniom i wielu innym, bo to nie było oparte tylko na jednym sponsorze, awansowaliśmy do pierwszej ligi i później już do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. No i potem kontynuowałem swoją przygodę z siatkówką dalej z dziewczynami w NKS-ie. Myślę, że chciałem podziękować wszystkim prezesom, działaczom, którzy, dzięki którym to może możliwe było nasze przeżywanie siatkówki. A przede wszystkim ze swojej strony po raz kolejny dziękuję Zbyszkowi Markowi, który 93, czyli prawie 25 lat temu podjął się tego trudu i chyba jest jednym z niewielu sponsorów, chyba jeden z czołówki, który nie zrezygnował i przez 23 lata ten trud na swoich barkach ciągnie. No po drodze oczywiście nie zapominamy o tych, którzy pozwolili przetrwać tej siatkówce. Andrzeju pamiętam w czasach, kiedy się sypało wszystko, to on swoją lewą, mocną ręką pomagał Andrzejowi Tomiczkowi przetrwać. No i tak to dzięki temu trwa do dzisiaj i myślę, że przez następne 100 lat będzie trwało. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Krzysztofowi za opowiadanie o Deep Blacku Andrzeju. Ja zapomniałem przywitać na dzisiejszym spotkaniu wieloletniego lekarza klubu sportowego Beskid Andrzeju Kazimierza Nawrockiego. I na zakończenie chciałbym wszystkich tutaj zaprosić na inaugurację sezonu drugoligowego, na halę sportową, na godzinę 18, gdzie nasz zespół podejmować będzie drugą drużynę BBTS-u Bielsko-Biała.